Pewnego dnia spotkałem młodych ludzi zaciekawionych wystawą poświęconą Wojciechowi Bogumiłowi Jastrzębowskiemu i jego projektowi Konstytucji dla Europy z roku 1831. Zaczęliśmy rozmawiać. Bitwa pod Olszynką Grochowską. Mieliśmy to dzisiaj przyjąć na lekcji. Rzeczywiście, nas się złożyło. Usiedliście się dzisiaj? Tak. A mówili wam, że to taka najbardziej krwawa bitwa w powstaniu listopadowym? Była na pewno bardzo kluczowa. A wiecie, że on brał tam udział jako kanonier? Tego nie wiedziałam. Bo mało kto o tym wie. On był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego u profesora Schuberta, który zresztą zrobił ogród botaniczny w Warszawie, urządził. On mu pomagał w tym jako botanik. Miał 32 lata, kiedy Moskale podeszli pod Warszawę. No i trzeba było bronić Warszawy. Zaciągnął się do gwardii. Postanowił, że pójdzie na pierwszą linię. No, to był bardzo odważnym człowiekiem. Ryzykował wszystkim. No słuchajcie, tam już trup ścielił się gęsto wcześniej, bo on wyszedł 13 lutego. Mróz, zimno, nie? A 22 pisze traktat o wiecznym pokoju między narodami ucywilizowanymi. I nazywa to, że to wolne chwile żołnierza polskiego. Bezpieczna Europa bez wojen. Czy to możliwe? No jak myślisz, czy możliwe? Nie, nie. Niemożliwa jest Europa bez wojen? W tamtych czasach brzmi jak utopia. W tamtych czasach na pewno. To marzenie, żeby przestały wojny zagrażać nam, ten punkt wyraża. On pisze tu jako myśl, że to są myśli dla narodów, jeżeli chcą zachować wieczny pokój w Europie. Pokój w Europie jest trwały i wieczny i głównym jego celem będzie zatomować na wieczne czasy rozlew krwi ludzkiej, czyli położyć koniec barbarzyństwu. Wszystkie narody europejskie, jeżeli chcą używać trwałego pokoju i szczęścia, mają się wyrzec swojej wolności i zostać niewolnikami praw. Wszyscy zaś monarchowie, jeżeli chcą spokojnie z błogosławieństwem narodów i ze sławą panować, mają być odtąd tylko stróżami i wykonawcami tychże praw. Nie tytułować się inaczej, tylko ojcami narodów, czyli patriarchami. Europa solidarna. Idealnym artykułem, który znalazłem tutaj, co opisuje Europę solidarną, jest artykuł 17, który mówi, jak wszystkie narody, tak jak ich patriarchowie, w obliczu prawa europejskiego będą sobie równi. Czyli zostało nam wyjaśnione to, że każdy jest na równi. Już nie ma silniejszego czy słabszego państwa. No, na poziomie Rady Europejskiej to musi panować jednomyślność. Tak? A co ciekawe, to w Europie już nie będzie krajów, lecz narody. I dotychczasowe granice między krajami, główna przyczyna rozlewu krwi europejskiej, znoszą się na zawsze. Czyli granice odtąd nie są już ważne. Unia zapewnia swoim obywatelom przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w której zagwarantowana jest swoboda przepływu osób. Podobne? Podobne, bardzo. 120 lat przed Unią Europejską zaproponował to nasz Jastrzębowski. Jastrzębowski na polu walki myślał o tym, o takiej rzeczywistości, którą my dzisiaj przeżywamy. Wtedy, na tym mrozie pod Olszynką Grochowską. Myślę, że są pewne sprawy, które dla człowieka są są uniwersalne. Nieważne, jaki mielibyśmy moment w naszej historii, jesteśmy ludźmi, odczuwamy te same potrzeby, odczuwamy te same konieczności. Polskę chciał zaproponować, chciał już stworzyć wtedy, w XIX wieku, organizację, która zapewni te podstawowe, uniwersalne potrzeby wszystkim ludziom. A ta podstawowa potrzeba to? Pokój, bezpieczeństwo. Pokój, bezpieczeństwo, to jest racja stanu. Każdy naród wysyłać będzie równą liczbę pełnomocników na Kongres Europejski, który Sejm Narodowy ma wybierać. Rafał, a tam jest? Obywatele są bezpośrednio reprezentowani na poziomie Unii w Parlamencie Europejskim. Słuchajcie, straszny tutaj hałas.
idziemy do parku podebatować. Słuchajcie, na mnie największe wrażenie robi artykuł 27. Celem edukacji każdego narodu będzie doskonalenie człowieka, czyli usposobienie go na użytecznego członka społeczeństwu. Utwierdzanie w nim władzy rozumu nad namiętnościami. Upowszechnianie znajomości boskich i społecznych praw i wpajanie dla tych praw religijnego uszanowania, czyli lęk przed przekroczeniem takiego prawa. Na ostatek zaszczepianie rodzinnej miłości między narodami połączonymi węzłem wiecznego przymierza. I teraz wspomnienia historyczne zdolne obudzać nieprzyjaźne uczucia między narodami będą przedstawiane młodzieży jako zabytki barbarzyństwa. Co sądzicie, czy nie jest możliwe między wami, którzy jesteście już pokoleniem wnuków, patrząc generacyjnie, tych, którzy cierpieli w ciągu wojny. To nie ma być zapomniane, co się zdarzyło, bo to musi być przestrogą dla całej ludzkości. Te absurdalne okrucieństwa, te miliony ludzi. Przecież w II wojnie światowej zginęło 50 milionów ludzi. Nie bagatela, tak? Ale trzeba żyć. Czy wy nie jesteście w stanie zbudować przyjaźni z waszymi rówieśnikami? Wejście do Unii na pewno zmieniło mentalność. Dzięki czemu wydaje mi się, że nasz naród jest bardziej otwarty. Spróbujmy dalszej lektury tej konstytucji. Proszę bardzo. Artykuł 50 mówi, że każdy obywatel Europy, obywatelem nazywamy każdego człowieka, który z jakiego bądź względu użytecznym jest społeczeństwu. Na wezwanie Kongresu Europejskiego staje się żołnierzem nie mogącym być do niczego więcej użytym, tylko do bronienia praw Europy i jej bezpieczeństwa. No ten punkt musimy brać razem z tym punktem, że odtąd wojsko stałe znosi się na zawsze. Co to znaczy stałe wojsko? Wtedy brano do wojska tak jak w rosyjskim wojsku, czyli dożywotnie sołdaty, 25 lat służby wojskowej. Ale przecież on nie był naiwny. Były też inne tutaj pomysły, że odtąd każdy obywatel może być na 3 lata szkolony wojskowo dla obrony praw Europy. To jest do dzisiaj niezrealizowany postulat. Ciągle jeszcze nie mamy europejskiej armii. Mam świadomość, że zaproponowanie wam lektury tekstu Jastrzębowskiego jest odkryciem. Dla wielu z nas jest dzisiaj odkryciem. Dlatego, że wiele jego pomysłów spełniło się dzisiaj w Unii Europejskiej. I dlatego warto upowszechniać jego tekst, żeby Polacy mogli być chociażby dumni z tego, że mają wkład w ideę Zjednoczonej Europy. Bardzo wam dziękuję. Wracajmy do tego tekstu jak najczęściej. Również dziękujemy. Dziękujemy. Kiedy pomyślimy o tym, co dzisiaj zostało wykorzystane z myśli Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego, z jego wizji integracji Europy, wizji wiecznego pokoju w Europie, to możemy przyznać, że bardzo wiele elementów zdołano zrealizować dzięki determinacji przywódców europejskich, dzięki determinacji i dążeniom narodów europejskich. Na przykład doskonalenie człowieka w duchu obywatelskim. Jastrzębowski mówił wyraźnie, że bez pewnej wiedzy, racjonalizmu nie będziemy mogli pokojowo współistnieć. Nie będziemy mogli realizować przyjacielskiej, bliskiej polityki, a Unia Europejska jest tym instrumentem, tym podmiotem, który do edukacji i to na każdym poziomie kształcenia dokłada bardzo wielu starań. Zazwyczaj myślimy, i tu zaznaczam te etapy kształcenia, myślimy zazwyczaj o studiach wyższych, o realizacji programu Erasmus. A przecież tak naprawdę chodzi o edukację na każdym poziomie, również uczniów.
chodzi o kształtowanie wizji o przyjaznym świecie już w bardzo młodym wieku. Co jest następnym ciekawym elementem? Jest to zbliżenie narodów. To zbliżenie, o którym Jastrzębowski mówi, że będzie mogło utworzyć nowy system europejski. Ludzie, którzy się poznają, którzy poznają swoją tożsamość, poznają swoją kulturę, przestają się nienawidzić, a zaczynają się sobą interesować. Powstaje przyjaźń, zażyłość, bo jeżeli się znamy, to przestajemy się siebie bać. I pojawia się to, co, cytując Jastrzębowskiego, jest niezwykle istotne. Zaszczepianie rodzinnej miłości między narodami należącymi do przymierza wiecznego. Następna kwestia, która u Jastrzębowskiego odgrywa niezwykle istotną rolę, to coś w rodzaju obywatelstwa europejskiego. Co prawda, wprost o takim obywatelstwie nie mówi się w jego opracowaniu, ale Unia Europejska, wzorując się w pewien sposób na pewnych rozwiązaniach, na pewnych inspiracjach, myślę, że również i w projekcie konstytucji przez nas przywoływanym, stworzyła obywatelstwo Unii Europejskiej. Drodzy moi, a więc nikną granice między państwami. Mamy swobodę poruszania się, swobodę przemieszczania, osiedlania, w wielu przypadkach zniknęły bariery zatrudnienia. Możemy korzystać z dobrodziejstwa wspólnych instytucji. Czyli w tym momencie można powiedzieć, mamy Europę z wizji Jastrzębowskiego. Spójrzcie na rolę instytucji europejskich. O Kongresie Narodów pisał przecież Jastrzębowski, a Kongres Narodów przejawia się dzisiaj w bardzo wielu instytucjach Unii Europejskiej. Weźmy Parlament Europejski, Radę Europejską, Komisję Europejską. To są wszystko te główne podmioty, które zapewniają koordynację życia Unii Europejskiej, które zapewniają realizację pewnych wspólnych polityk. Idąc dalej, bardzo ważnym elementem w projekcie Konstytucji Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego jest funkcjonowanie wspólnego prawa. Bardzo wyraźnie widać tam ideę istnienia takiego prawa, ponieważ wszyscy Europejczycy mają być równi. Prawo funkcjonujące w Europie ma wszystkim narodom i wszystkim ludziom zapewnić takie samo traktowanie i równość. Czymże więc innym może być idea wspólnego prawa Unii Europejskiej? Funkcjonujemy na podstawie takich samych przepisów. One regulują bardzo wiele dziedzin naszego życia. Oczywiście to nie jest tak, że każda z tych dziedzin regulowana jest przez prawo wspólnotowe. Każdy z państw członkowskich pozostawiło sobie pewien istotny element, znaczący zakres własnych regulacji, po to, żeby lepiej pielęgnować swoją tożsamość, stwierdzać w sposób oczywisty, że istnieją między narodami rozbieżności i trzeba je regulować w sposób indywidualny. To jest naturalne i nieuniknione. Jednak z drugiej strony mamy coś, co pozwala funkcjonować jako wspólnota. Mamy traktaty, dyrektywy, rozporządzenia, które prawie wprost, przenosząc elementy z myśli Jastrzębowskiego, powodują, że Europa może funkcjonować jako wspólny organizm. Moglibyśmy teraz spojrzeć na te elementy z projektu Jastrzębowskiego, które nie zostały jeszcze zrealizowane i nie wiadomo, czy zrealizowane będą kiedykolwiek, czy będą zrealizowane w najbliższym czasie, w dalszym okresie. Nie mamy wspólnej europejskiej armii, która byłaby orężem obronnym całej Europy. Idea była bardzo słuszna. Armia ta miałaby być elementem obrony Europy przed najeźdźcami oraz gwarantem, że europejskie narody nie obrócą się przeciwko sobie. Projekt ten to dowód, że wolne narody w sposób dobrowolny mogłyby się zespolić, mogłyby występować razem. I nie jest to odbieranie komukolwiek czegokolwiek, a dodawanie dobrobytu, godności, pokoju. A więc wspólnota ta nie odbiera, a dodaje pewnych wartości, dzięki którym możemy lepiej wspólnie żyć. Poznawajcie historię, bo ona pozwoli wam zrozumieć to, co dzieje się dzisiaj na waszych oczach. Takim elementem historii jest projekt Konstytucji dla Europy. Projekt Konstytucji Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego. Pozwoli on wam zrozumieć, że ludzie Unii Europejskiej o pokojowym i zgodnym współistnieniu myśleli już dużo wcześniej. Ale to my mamy szczęście żyć w tych czasach i możemy być tego świadkami.